chorągiew Chrystusa Sędziego. Napisane 14 września 1943 roku. Mówi Jezus, nazywa się je Świętem Krzyża Świętego. Lepiej by było powiedzieć, Święto Ofiary, gdyż na krzyżu dokonała się apoteoza ofiary Odkupiciela, a zamiast ofiary, można by powiedzieć, krwi, gdyż na krzyżu zakończyłem rozlewać moją krew, po ostatnią kroplę, aż nie była już krwią, lecz surowicą, wysączoną z umierającego ciała. Ileż krwi, Mario? I ja ją rozlałem wszędzie, aby uświęcić wszystko i wszystkich. Moje cierpienie i krwawienie także na wielu miejscach miało przyczyny, jakie nie staracie się poznać, a ja, w to święto krzyża, chcę ci ją wyjawić. Rozlałem ją w Getsemanii, w ogrodzie warzywnym i ogrodzie oliwnym, aby uświęcić pole i pracę w polu, pole stworzone przez mojego Ojca z jego żniwami, winoroślami, drzewami owocowymi, małymi roślinkami, wszystkimi pożytecznymi dla człowieka. Ojciec, swoim nadprzyrodzonym wyjaśnieniem, pouczył pierwszych ludzi na ziemi, jak je uprawiać i używać. Rozlałem tam krew, aby uświęcić ziemię i pracowników ziemi, pośród których są też pasterze różnych gatunków zwierząt, na jakich hodowlę Ojciec zezwolił, aby służyły człowiekowi, będąc pomocą i utrzymaniem. Rozlałem moją krew w świątyni, gdyż byłem zraniony przez kamienie i uderzenia, aby poprzez świątynię jerozolimską uświęcić przyszłą świątynię, która się zaczynała cementować w tamtej godzinie, mój kościół i wszystkie kościoły, domy Boże i ich sługi. Rozlałem ją także w Sanhedrynie, ponieważ on, oprócz tego, że stanowił obraz kościoła, to przedstawiał także wiedzę. Tylko ja wiem, jak bardzo potrzebuje błogosławieństwa wiedza ludzka, często używająca swej mocy, aby się wyprzeć prawdy, a nie po to, aby w nią coraz bardziej wierzyć, widząc Boga przez odkrycia waszej inteligencji. Rozlałem ją w pałacu Heroda dla wszystkich królów ziemi, których wyposażyłem w najwyższą ludzką władzę dla ochrony nad narodami i dla strzeżenia moralności ich państw. Jedynie ja wiem, jak bardzo, bardzo, bardzo potrzeba w pałacach królewskich przypomnienia sobie, że tylko jeden jest król, król królów, i że jego prawo jest prawem najwyższym, także nad królami ziemi. Oni są nimi dopóty, dopóki ja nie interweniuję, aby ich pozbawić korony, której już nie są godni albo z powodu winy jawnej i osobistej, albo z powodu słabości. Ta, chociaż nie jest winą materialną, obciąża i jest potępiona przeze mnie, gdyż staje się przyczyną bardzo wielkich zniszczeń. Rozlałem też krew w pretorium, gdzie miała siedzibę władza. Już to mówiłem kiedyś, czym są zwierzchności i władze, dlaczego i do jakiego momentu istnieją, jakie powinny być, aby ich nie przeklął wieczny sędzia. Zapewnia to jedynie posłuszeństwo mojemu prawu miłości i sprawiedliwości oraz moja drogocenna krew. Ona zwalcza grzech serca oraz wzmacnia duchy, czyniąc je zdolnymi do działania w sposób święty, nawet wtedy, gdy wydarzenia, na jakie Bóg zezwala dla wypróbowania lub dla ukarania narodu, sprawiają, że autorytet sprawujący władzę nie pochodzi z własnego kraju, lecz z tego, który go zwyciężył lub który go gnębi. Zwłaszcza w tym wypadku władza powinna pamiętać, że zajmuje swe miejsce tylko z Bożego przyzwolenia i zawsze w celu uświęcenia obu stron. Stąd wynika konieczność, by nie używać władzy w taki sposób, aby samemu zasłużyć na piekło i doprowadzić do potępienia poddanych i uciśnionych przez niesprawiedliwe nadużywanie władzy. Dałem moją krew, skrapiając nią jak świętym deszczem dom Piłata, aby odkupić tę klasę ziemi, która nieskończenie potrzebuje ocalenia, gdyż odkąd świat istnieje, uważa za dozwolone to działanie, które dozwolone nie jest. Okryłem purpurą żołnierzy, wylewając coraz bardziej moją krew na biczujących mnie, aby wlać w służących w wojsku poczucie człowieczeństwa, w bolesnych okolicznościach wojen,
tych przeklętych chorób, które zawsze odżywają, gdyż nie umiecie z siebie wykorzenić trucizny nienawiści i zaszczepić w sobie miłości. Żołnierz musi walczyć, taki jest wymóg jego obowiązków. Nie zostanie ukarany za to, że walczy i że zabija, gdyż usprawiedliwia go posłuszeństwo. Jednak ja go ukarzę, jeśli posługuje się okrucieństwem w walce i jeśli sobie pozwala na nadużycia, które nie są potrzebne. Zawsze je przeklinam, gdyż nie są konieczne i zaprzeczają sprawiedliwości. Sprawiedliwym powinno się pozostać nawet wtedy, kiedy ludzkie zwycięstwo upaja lub kiedy nienawiść rasowa wzbudza uczucia sprzeczne ze sprawiedliwością. Moja krew zmoczyła drogi miasta, zostawiając na nich ślady, które, nawet jeśli ich już nie widać, zostały i zostaną na wieki obecne w umysłach mieszkańców najwyższych niebios. Chciałem uświęcić drogi, po których przechodzi tak wielu ludzi i na których czyni się tak wiele zła. Myślisz, że moja krew, rozlana obficie wszędzie, nie uświęciła wszystkich sług kościoła ani nie uświęciła królewskich pałaców, ani organów władzy, ani żołnierzy, ani ludu, ani nauki, ani miasta, ani ulic, ani nawet pól. Ja ci odpowiadam, że wylałem ją mimo iż wiedziałem, że ona zwróci się przeciw wielu, stając się ich potępieniem zamiast ocaleniem, dla którego ją wylałem. Wylałem ją dla tej nielicznej rzeszy, kościoła, dla wiedzy, ludu, władzy, miast, żołnierzy, pól, która ją potrafiła zebrać, pojmując jej miłosny głos i iść za tym głosem w jego nakazach. Niechaj na wieki będzie błogosławiona. Ale reszta krwi nie została wylana na skiby ziemi, na kamienie, na twarze ani na ubrania, w miejscach, które woda Boga lub ręka człowieka mogła obmyć i zgubić ją. Ostatnie krople krwi, zgromadzone między piersią a sercem, które już kostniało z zimna i kurczyło się z powodu ostatniej obelgi, aby w Synu Boga i człowieka nie została ani kropelka żywotnego płynu i abym ja był istotnie barankiem zabitym na ofiarę przyjętą przez Pana. Ostatnie krople mojej krwi nie uległy rozproszeniu. Pod tym krzyżem była matka. Matka, która wreszcie mogła przytulić się do drzewa krzyża, nachylić się ku swemu zabitemu dziecku, ucałować jego nogi, przebite i skurczone w ostatnim spaźmie, i zebrać w swój dziewiczy welon ostatnie kropelki krwi syna, sączące się, kropla po kropli, z otwartej klatki piersiowej i znaczące liniami moje znieruchomiałe ciało. Moja bolejąca matka. Od moich narodzin do mojej śmierci musiała cierpieć także z tego powodu, że nie mogła dać swemu dziecku pierwszych i ostatnich pociech, jakie otrzymują najuboższe dzieci człowieka przy swym narodzeniu i przy śmierci. Ze swego welonu musiała uczynić ubranko dla nowonarodzonego syna i całun dla syna wykrwawionego. Ta krew się nie straciła. Ona żyje i lśni na welonie dziewicy. Boska purpura na dziewiczej śnieżnej bieli będzie, w dniu sądu, chorągwią Chrystusa sędziego.